Dobra, stwierdziliśmy, że będą dwa osobne filmiki. Pierwszy pójdzie właśnie z makijażem, a drugim będzie ten. Dlatego witamy się z Wami w nowym filmie. Za chwileczkę pokażemy Wam nasze zakupy, to co odebraliśmy z paczkomatów, to co załatwiliśmy w Pepco. Także przechodzimy dalej. Może zaczniemy od takich małych. Kupiłam sobie etui do mojego telefonu, dlatego że moje już po prostu wygląda przeokrutnie. Zobaczymy, tym razem wzięłam Spigena. Ponoć dobre są te etui, mam nadzieję, że będzie dobrze zabezpieczał. No, byłam zmuszona, więc sobie zamówiłam. Takie to będzie rose goldowe, coś takiego, zobaczymy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to z polecenia wzięłam do szczotkowania ciała tą szczotkę z Lulalove. Coś takiego. I powiem Wam, że jestem trochę w szoku, bo ona jest mega twarda. Zobacz, Kubuś. No, ona jest mega twarda i jak wczoraj sobie tak przyjechałam, bo wczoraj już akurat ją odebrałam, no to naprawdę była mega, mega szorstka i tak mega to dość boli, więc na pewno muszę kupić sobie jakiś tam olejek mam. Muszę w ogóle pooglądać jakieś filmiki instruktażowe na YouTubie. Zobaczymy. Także to jest ta szczotka. Dam Wam znać, jak mi się sprawdza. Ponoć przy użytkowaniu codziennie to zdaje rezultat. Także zobaczymy. Tak, kuje. I teraz tak, teraz mamy Pepco. Pepco byliśmy stacjonarnie. Wzięłam takie dwa wypełnienia do poduszek. W ogóle bardzo się ucieszyłam, że coś takiego jest, bo to kosztowało 5 zł, słuchajcie. Także fajnie, Kubuś potrzebuje do swoich poduszek. No i mamy małą siatkę z Pepco. Tak, pierwsza rzecz, bardzo fajne są te ramki. To jest drewniana natural wood. Nawet tak naprawdę, jakbyście chcieli, o tak widać, nawet jakbyście chcieli zostawić z tą panią, to w tej chwili jest mega modny wzór, także fajnie wygląda. Ja wzięłam dlatego, że nie wiem, czy sobie jej po prostu nie przemaluję na inny kolor, a zawsze jeśli będę chciała, to jest bardzo fajny patent na prezent. Wsadzamy do środka i tak naprawdę właśnie w przypadku takiego drewna, no zawsze ktoś sobie może to przemalować na kolor, który potrzebuje, albo zostawić takie naturalne, bo też jest bardzo ładne. I to kosztowało, słuchajcie, 10 zł. Te wypełnienie, nie wiem czy mówiłam, 5 zł. Dalej, ja potrzebuję rękawiczki, one są co prawda z kwiatkami, tak naprawdę dedykowane dla pań, które robią w ogrodzie. Ja ogrodu nie mam, ale ja potrzebuję to do pracy, dlatego że jak wyładowuję towar ze skrzynek albo w ogóle działam ze skrzynkami, no to nie chcę sobie zniszczyć dłoni, bo one i tak już są zajechane, przesuszone. Więc takie sobie rękawiczki kupiłam. Tak, o dłonie trzeba dbać. 4 złote. Tu mają te takie silikonowe kuleczki. Dalej, Kubuś chciał taką bluzeczkę. Piękna, fajne, tropikalne wzory. Tropical Adventure. Bardzo, bardzo ładna. Kosztowała 10 zł. Ja sobie wzięłam dosłownie, tak wiecie, na ostatnią chwilę, tak naprawdę nawet nie zobaczyłam jak jakościowo, ale chyba jest git. Bardzo lubię takie te falbaniaste skarpetki. To jest jeden z moich ulubionych też kolorów ostatnio. To jest taki błękit eukaliptusowy, coś takiego. Białe, różowe i te błękitne. I kosztowały one 7 zł. O kurczę, jakbym wiedziała, to bym wzięła dwa opakowania. Super, bardzo fajne. Jak mi się sprawdzą, to na pewno wrócę po jeszcze. No i tutaj są kubusiowe rzeczy. Ja Wam pokażę. Tak, jeden zestaw jest taki, drugi zestaw jest taki. Wiadomo, że nie jest to nic nadzwyczajnego, dlatego że ten plastik, no to jest w ogóle mega leciutkie. Każdy kosztował 10 zł. Ty jesteś zadowolony, tak? O to Ci chodziło, tak? Nawet trochę waży. No zobaczymy. Będziemy się tym bawić razem z Lego, tak? Bo ludziki Lego wpakujemy do tej przyczepki, a ten będzie do zboża, Ten do zboża. a ten będzie do przewożenia i do jeżdżenia.
farmę. A tak, bo tu można wsadzić ludziki, to też można otworzyć jakoś, także fajnie, zobaczymy. No, dobra, 20 zł. A farma będzie z Lego Minecraft. Nawet jakby za chwilę miało się rozlecieć, no to lepiej, że to 20 zł się rozleci, a nie wiecie. No i ostatnia rzecz to jest zamówienie nasze z Empiku. Mówię nasze, dlatego że tu są nie tylko rzeczy dla mnie, ale głównie dla Kubusia. Kubuś powybierał. Ja bardzo lubię czytać Kubusiowi książki, więc chcielibyśmy Wam pokazać, co tu zamówiliśmy. Pierwsza rzecz to są akurat moje. Wzięłam sobie takie słodkie zakreślacze. Ostatnio okazało się, że nie mam żadnego zakreślacza. Wszystkie były powypisywane. Jak zobaczyłam te, to stwierdziłam, że biorę piękne kolory. To zawsze mi się przyda. Tak, to są takie pisaki zakreślacze. Takie grube, wiesz, do podkreślania. Kolejne dwie pozycje to są takie książeczki. Mopsik, który chciał zostać jednorożcem i mopsik, który chciał zostać syrenką. My już z tej serii mamy tu właśnie z tyłu, są pokazane, zaraz Wam przyniesiemy. Dobra, wracamy do Was. Kubuś pobiegł, dlatego że tak, mamy z tej serii, kupiliśmy nowe książeczki, a jeśli chodzi o Peggy czy Maj Kubuś, to mamy takie, które już przeczytaliśmy. Czyli mopsik, który chciał zostać reniferem i mopsik, który chciał zostać króliczkiem. Takie dwie Kubuś już dostał. I to są, słuchajcie, bardzo fajne książki. One nie mają tak naprawdę za dużo obrazków. Tu chodzi o to, żeby rodzic dziecku przeczytał. Ewentualnie już dziecko samo przeczytało, tak? W późniejszym etapie. To są historie o tym. To jest historia o rodzinie, która właśnie zaadoptowała mopsika o imieniu Peggy i ona za każdym razem w jakiś tam swój sposób, na swój sposób chce swojej rodzinie pomóc. I właśnie te książeczki opowiadają o osobnych perypetiach. Tu właśnie jak chciała zostać reniferką, tu króliczką. No i właśnie do kolekcji Kubusiowi kupiłam z syrenką i jednorożcem. I ktoś może się doczepić do tego, że to są książeczki dla dziewczynki. Wcale nie. To są perypetie całej rodziny i pieska. Więc dla każdego wielbiciela zwierzątek, piesków zwłaszcza, serdecznie polecam. Także ja to jestem bardzo wielbicielem psów. Tak. Kubuś bardzo, bardzo kocha pieski i też lubimy sobie czytać te książeczki, także bardzo Wam polecam. Będziemy czekali, czy jeszcze dopiszą jakieś nowe, ale to jest nasza kolekcja. Kolejną pozycją, którą chcielibyśmy Wam polecić, tak do czytania i do tak naprawdę trochę nauki, pośmiania się, bo te książki wbrew pozorom są dla całej rodziny. Dlatego, że perypetie Basi, Basia i jej rodzina. Basia ma dwóch braci, Janka i Franka, i powiem Wam, ta rodzina jest po prostu tak jak każda normalna rodzina. Tu nie ma nic przerysowanego. Franek jest dzidziusiem, tak. I on jak mówi, że chce jeść, to mówi Anek am am. Tak. A Janek to jest starszy od Basi. Tak. Zofia Stanecka, Marianna Oklejak. My zaczynaliśmy od tego. Basia do słuchania. Tutaj mamy opowiadania. To są tak jakby rozdziały. Przeczytam Wam przykładowe. Basia i przedszkole, Basia i bałagan, Basia i taniec, i kolega z Haiti, opiekunka i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też mamy płytę, gdzie są audiobooki. I tak naprawdę albo my czytamy dziecku, albo audiobook. I naszym sposobem na Kubusia wieczory, nasz sposób jest taki, że czytamy Kubusiowi jakąś książkę, jakieś opowiadanie, a potem do snu jeszcze leci audiobook właśnie Basi. Nasza kolekcja jest dość spora, dlatego że mamy tą Basię, mamy Wielka Księga Przygód, Basia, poczekaj kochanie, Basia Wielka Księga Przygód 3 i tu są jeszcze inne historie, czwóreczka, tutaj jest Wielka Księga Basi i Franka i to są tak naprawdę opowiadania już później do nauki, takie krótkie czytanki,
do nauki właśnie czytania. To będzie super. Występuje Basia i Franek jakby w teamie. Tak. Tu mamy Basia, Wielka Księga Pytań, więc tu są takie fajne, strategiczne pytania. No kurczę, naprawdę słuchajcie, pytania są rewelacyjne, dlatego skąd się bierze bałagan na przykład? Albo dlaczego mnie urodziłaś? Wiecie, to są takie pytania, albo to jest jedno z moich ulubionych w ogóle, dlaczego świnki mają zakręcone ogonki? Skąd żółwie mają skorupy? Kiedy dojedziemy na miejsce? I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo fajna, pogodna książka. Wielka Księga Słów. I tutaj też są takie słowa trochę prześmiewczo, niektóre wytłumaczone jak bankomat, babcia, emocje. No i to jest nasz najnowszy zakup. I Basia najbardziej lubi żelki w bankomacie, było tak. Dlaczego bankomat nie może być żelkomatem? Tak, Basia kocha żelki. Basia, Wielka Księga o uczuciach, nasza najnowsza pozycja i przeczytam Wam, co jest tutaj z tyłu. Basia jest szczęśliwa zawsze w dzień słodyczowy. Lula czuje tremę przed występami na scenie. Mały Franek we wszystkich dorosłych budzi czułość, a Misiek Zdzisiek jest bardzo ciekawy, jak otworzyć słoik z miodem. Misiek Zdzisiek to jest pluszak, to jest miś pluszowy Basi i to jest jej najlepszy przyjaciel, to jest właśnie Misiek Zdzisiek. I tak dalej, nie będę Wam tego czytała całego, ale to jest super sprawa, także... Na chwilę, tutaj jest Misiek. Tak, też jest Misiek Zdzisiek. Także serdecznie Wam polecamy tę pozycję. To jest taki rozciągliwy, jakby Misiek wygląda, że jest rozciągliwy. Tak, i to jest właśnie nasza kolekcja Basi, mopsików. Generalnie Kubuś ma całą swoją biblioteczkę i po prostu czytamy sobie te książeczki. I ostatnia pozycja, o której chciałabym powiedzieć, to jest czas na angielski. Planer językowy. Słuchajcie, zachęciło mnie, wpisałam planery i tak naprawdę szukałam planera niedatowanego po prostu do mojej organizacji właśnie spraw YouTube'owych, tam gdzie będę zapisywała swoje pomysły na filmiki, plany. Tak naprawdę chciałam po prostu trochę inaczej zorganizować sobie to wszystko. Oczywiście takiego nie znalazłam, który by mi odpowiadał, ale rzuciło mi się w oczy to. I generalnie, nie wiem jak Wy, ale ja z językiem angielskim miałam dużo do czynienia i to by było na tyle. Tak naprawdę nigdy nie miałam możliwości nigdzie wyjechać, żeby ten angielski sobie, tak wiecie, w życiu codziennym podszkolić, pogadać i tak dalej, i tak dalej. I od nauczyciela do nauczyciela niestety tak to wyglądało. I podstawy oczywiście mam. Mam blokadę przed gadaniem po angielsku, ale w życiu codziennym wydaje mi się, że nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Rozumiem, potrafię coś tam powiedzieć, potrafię się w sytuacjach kryzysowych wypowiedzieć i tak dalej, ale chciałam sobie trochę ten angielski, tak wiecie, utrwalać codziennie. I czytałam bardzo dobre opinie, że tutaj właśnie mogę sobie wpisywać, że są jakieś ćwiczenia. O, widzę właśnie, że są też czasy, że są słowa, można uzupełniać. Tu jest podział na zajęcia, można też swoje notatki, mapy myśli, pamiętnik, historię i tak dalej, i tak dalej. To miało bardzo pozytywne opinie. O, tu widzę, że z tyłu... super! Czasowniki nieregularne również są i fajnie, bo są odmiany, są znaczenia. Super, bardzo fajne, muszę sobie w to głębiej wejść, poczytać. Proszę. Także dam Wam też znać, jak mi się to sprawdza i czy tego używam. Jest bardzo gruba książka, ma bardzo dużo stron. Tak, tak, także będę sobie z tym obcować na co dzień, zobaczymy na ile mi się to uda. No dobra, i kochani, kończymy ten film takim właśnie przytuleniowym motywem. Także widzimy się w następnym tygodniu. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. I że nasz przegląd zakupowy i prasowy i książkowy Wam się podobał. Także do następnego. Pa!